Witam w kolejnym filmiku. Jest tak silne słońce, że raczej nie prześwietli. Chyba nie uda mi się tutaj dużo po drodze w tym mini filmiku pokazać, że widzę oreksa, może mi się uda. Stanę w cieniu. Coś tam w rogu, może mi się udało. Za długo też nie mogę nagrywać, dlatego że generalnie już pędzę na połączenie powrotne, które sobie sprawdziłam, ale też mało procent baterii. Czekam na jedną konsultację telefoniczną, także trochę po co przedstawić. Udało mi się słonia ulokować na filmiku. Dzisiejsze zapachy dnia. To można powiedzieć, że wszystko tak naprawdę wokół takich mocniejszych akordów, jeżeli chodzi o motyw owoców leśnych. Dzisiaj do czego było zabrać papelusz przeciwsłoneczny. Między innymi zapach, to jest taka marka, która generalnie ponoć nowa nie jest, chyba z roku już ma. Nie wiem, czy w sumie od roku można znaleźć jakieś informacje. Marka od ekstraktów 30-litrowych, ale nowa marka, jeżeli chodzi o dostępność w House of Merlot i chyba też o dostępność w Polsce. Ten z pożyczkami, w zasadzie pożyczkami, nie tylko pożyczkami, różnymi, tam są też maliny, malina jeżyna, generalnie różne owoce leśne, to jest Berry Healing, czy Healing Berry, ale testowałam też różne inne zapachy tej marki. W tym momencie, jeżeli chodzi o dostępność, House of Merlot są 4, ale będą sukcesywnie ustawiane na pozostałym. Mi się udało zdobyć, mam już 8 zapachów tej marki w postaci próbek, czyli te wszystkie 8, które będą dostępne w House of Merlot. Powiem tak, w jednym zapachu, też go dzisiaj testowałam, jest taki aspekt remontu, bardzo ciekawy, takiego remontu nowego, takiego zapachu nowego mieszkania, ale taki poremontować klimaty, ale idzie w stronę męskawą, ponosi to troszkę jakby skórzano, trochę owocowe, ale męskawe. Healing Berry, powiem tak, wczoraj jak sprawdzałam te zapachy z samplerków, to tak naprawdę ja powąchałam różne z samplerków, w ten sposób wytypowałam dwa, które wiedziałam, że będą w moich klimatach. To jest właśnie ten po powąchaniu z samplerka Healing Berry oraz ten Nagie Gros Gorseland, chyba tak. Firewater testował z kolei Darek, ale na skórze. Ja wówczas żadnego zapachu nie potestowałam na skórze, ale nawet po otwieraniu samplerków i zamykaniu już po prostu jakby te opary były w moim nosie, na palcach i tak dalej. Ale dzisiaj te zapachy potestowałam na skórze, ale dzisiaj jest dużo, ciągle ale, tak już się powtarzam. Mocno ciepło dzisiaj. Także dobrze się wybierałam na plażę jednak. Bardziej wieczorem, bo powiem szczerze, ten upał, więc jeszcze spędziłam na tych połączeniach telefonicznych, tych połączeniach lekarskich, medycznych i tym podobne, ustalanie tych różnych badań, nie badań, żeby już po prostu kompletem badań iść do specjalisty stacjonarnie, to powiem szczerze, ja już jestem zmęczona, ja już generalnie mam na sobie to, w czym się wykąpię, tylko Darek ma ze sobą moje jeżowce. Są plaże, gdzie jest tyle kamieni, jak się wchodzi do wody, że jeżowce to jest świetny ulubieniec. Zresztą nawet moi rodzice się zdecydowali, że jednak chcą te jeżowce, jak tu będą przyjeżdżać. Bo są takie plaże, gdzie faktycznie po prostu jest dużo prościej. Człowiek wchodzi, nie musi się zastanawiać ostrożnie w tych kamieniach. A pod kątem mojej zdolności, skłonności i takiego pecha wypadkowego, to lepiej. Co tam jeszcze? Jest pewien zapach, który też mocno mam na uwadze pod kątem potestowania, takiego posprawdzenia, powąchania z samplerków. Powiem tak, te dwa zapachy, Gorseland oraz ten Healing Berry czy Berry Healing, które wczoraj wieczorem mi się spodobały pod kątem potestowania, tak powąchania, to powiem tak, wtedy tak zaiskrzyło, na skórze jest dobrze, ale chyba po prostu ta aura ciepła im mniej sprzyja, bo ten Healing Berry jest mniej taki aromatyczny, jest aromatyczny, ale jakby było tak bardziej wytrawne po powąchaniu z samplerka, a dzisiaj tak jakby osiada na skórze i tak jednak się osładza. Znaczy jakby ma te niuanse takie trochę wytrawne, trochę cierpkie, ale osłodzenie również jest odczuwalne, powiem tak średnio. Chociaż nie jest to generalnie zły zapach nadal, ale muszę sprawdzić jednak w aurze chłodniejszej, w aurze wiecznej, aurze deszczowej i zobaczyć, czy będzie coś takiego jak wczoraj wieczorem, ten efekt, takie wrażenie. Wtedy oczywiście będę chciała mieć więcej
Natomiast jeżeli się okaże, że jednak na skórze się idzie w stronę słodką, to chyba raczej nie. Nie wiem, czy w tym zapachu Gorsyland są takie aspekty figowe, zielono-figowe, listko-figowe, mleczno-figowe, kremowo-figowe i tym podobne, ale faktycznie zapach ma takie, daje takie wrażenie, jakby taka zieloność, taka nawet zielono-ostrość, wytrawność, goryczka, aromatyczność takich listków figowych, coś jakby z róż banrusz lilt, ale nie aż tak ostro, gdzieś takie niuanse trochę cieplejsze. Jakby aspekt takiej zielonofigowości w różnych niuansach według mnie jest zauważalny. Jeżeli chodzi o Firewater, to Darek wczoraj testował na skórze. Zapach jest silny, intensywny, mocno wyczuwalny, mocno ekspansywny. Jest intrygujący, jest bardziej na skórę męską. Jest to taki dym lekko wędzonkowy, lekko drzewny, ale jakby w tym wszystkim skontrastowany takimi nutami, bym powiedziała, cytrusowo, wytrawno, goryczkowo, aromatycznymi. Nie wiem, jakie tam są, to bardziej mam wrażenie jakiś taki jałowiec, grejpfrut, bergamotka, bardziej coś takiego. W taką stronę takiej goryczki żółtej. Będziemy jeszcze sprawdzać. Zobaczymy, jak z tymi pozostałymi, z tych pozostałych. Dwa zapachy z samplerków mocno mnie intrygują, także na pewno w pierwszej kolejności pójdą do sprawdzenia. Róża wytrawna oraz pewien zapach, który ma coś z takiej magii patchouli. Bardzo, bardzo wciągający, jak się go wącha z samplerka, aż człowiek jest zaciekawiony, w jaką to stronę pójdzie, jak to się rozwinie. I czuję, że to nie będzie takie typowe rozwinięcie patchoulowe. Już na etapie wąchania samplerka jakieś takie różne migotliwe niuanse są zauważalne.